Nie bójcie się eksperymentować z kadrami. I nie bójcie się też eksperymentować z montażem. Dużo łatwiej montuje się film, kiedy na bit zmieniacie kadry, czyli jest pach i jedziemy. Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak zrobić film na Instagrama tylko i wyłącznie za pomocą telefonu. Pokażę wam, z jakich aplikacji korzystam ja. Tutaj. Ja korzystam z aplikacji InShot. Generalnie najważniejsze było to, żeby przygotować materiał. A materiał przygotowywałem głównie filmując w slow motion. Wykorzystajcie również otoczenie, czyli nie róbcie tego na przykład na tle krzaka, tylko wykorzystajcie to, że na przykład za wami jest słońce. Czyli wydaje mi się, że kadr stąd będzie najlepszy i będzie widać, jak przesypuje ten piach. Do dzieła. Dobra, teraz zobaczcie, widać na ekranie, że pojawiły się tutaj takie dwa paski z boku i chcemy się ich pozbyć. Problem dlatego, żeby można było to umieścić na Instastory. Czyli ja zacząłbym od zmiany formatu na 9:16. Akceptujemy i teraz jedziemy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wybrać najważniejszy fragment, który nas interesuje. Zobaczcie, dużo się nie dzieje. O! To jest ten moment, z którego chciałbym skorzystać w filmie. I zaczynam od tego, że klikam w ten fragment, wybieram trim. Kiedy kliknę trim, to przesuwam sobie lewym paskiem tuż przed pojawieniem się piasku. Chcemy tylko pierwszy krok tu i początek drugiego. O, i w tym miejscu chcę skończyć. Przycinam, akceptuję tutaj po prawej ptaszkiem, dodaję kolejne ujęcie. Jeżeli chcecie nakręcić fajne ujęcie, to pamiętajcie, że takie rzeczy jak buty, szczególnie jak wyglądają tak jak moje, czyli są trochę obdarte, nie wyglądają dobrze w filmie na Instastory. Dobrze jest po prostu ściągnąć się do takiego kadru, ściągnąć skarpetki, tylko musicie mieć umyte stopy. Moje są w miarę czyste dzisiaj. I wtedy będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Proszę bardzo. Dobra, a teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Mogę poprosić telefon? A chcesz w zwolnionym tempie, czy co? Tak, mam zwolnione tempo. Musiałem pożyczyć telefon, bo mój się rozładował. Także pamiętajcie również, żeby naładować telefon. Dobra, i zrobimy sobie slow motion. On mi się podoba. I chciałbym z niego skorzystać, dlatego biorę trim. W tym momencie, kiedy zaczynam zanurzać nogę, no i on do samego końca. Dobra, mamy już dwa ujęcia, dodaję kolejne ujęcie, które mi się podoba. Dobrze jest znaleźć ciekawe miejsce do zdjęcia, ale musicie uważać, żeby nie przekroczyć jakiejś bariery, bo to łatwo jest jednak spaść. Natomiast jest to fantastyczne ujęcie, nóżki wiszące w powietrzu, to jest to, co lubię oglądać na Instagramie. Chociaż zawsze lepiej klika się twarz uśmiechnięta, kiedy pojawicie się w pełnej krasie, a nie tylko pokazując jakąś część ciała, albo widok, który wydaje wam się tak piękny, że wszyscy powinni go polubić. Przykro mi. I najlepszy moment będzie chyba jak stąd i tutaj, patrzcie, jest ruch dotąd. Trzeba zawsze kombinować trochę z kadrem. Na przykład bardzo fajne są ujęcia pod słońce, kiedy słońce przebija wam się tutaj z boku. I właśnie tak możecie stworzyć fajny film na Instastory albo Instagrama. Tak wygląda operator. Za mną jest słońce. A w praktyce wychodzi to tak. O, tutaj. Tu trymujemy. Tu i patrzcie, ten błysk światła pojawia mi się za głową. I to chcemy użyć. I ostatnie ujęcie. Nigdy nie patrzcie w kamerę, zachowujcie się trochę tak, jakby jej nie było, rozglądajcie się na boki, zajmijcie się po prostu sobą. Wtedy ujęcia wyglądają dużo lepiej. W tym momencie mi się podoba i teraz mamy, zobaczcie, wszystkie ujęcia, niech puścimy play, oczywiście do siebie nie pasują, ważne jest na przykład, zobaczcie, nogi, jak tutaj korzystamy z nóg, to ważne jest, żeby spojrzeć, że idzie tak, lewa, prawa i zobaczcie, prawa, fajnie, prawa przechodzi od razu dokładnie w prawą nogę tutaj w kadrze. Ten kadr jest ewidentnie za długi i możemy, zobaczcie, zrobić tak, że przyspieszymy go. Klikamy w niego, wciskamy speed
i speedujemy go razy 4 na przykład. I zobaczcie, co teraz będzie. O, teraz już ten kadr wygląda normalnie. Dobrze, jak puścimy całość, to już widać, się łączy jedno, drugie, nogi się zgadzają. Tak, trochę niepoukładane to jest. Wsadziłbym ten ostatni kadr jako trzeci. Przytrzymujemy po prostu całość i przenosimy go na trzecie miejsce. O, patrzcie, idzie lewa noga i zobaczcie, jak się fajnie to zgrywa. Lewa noga idzie do góry, o tu, i równocześnie lewa noga idzie też na schodach. Dużo łatwiej montuje się film, kiedy na bit zmieniacie kadry, czyli jest pach, uderzenie, zmiana kadru. Zobaczcie. Pach, zmiana kadru. Dobra, teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Oczywiście chcemy do tego dodać muzykę. I teraz wybieramy jakąś muzykę. Ja skorzystam dzisiaj z Midnight City M83. To jest taki kawałek, więc użyjemy go sobie. O, puścimy. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczcie, jak fajnie. Trafiło w beat. Tu też w beat. I tu? No, tu nie trafiło. I teraz puf. Weszło w bicik. I wydaje mi się, że idealnie. Bardzo ważne jest, żeby ujęcia zawsze zmieniały się na bit. One nie muszą, oczywiście możecie się w tym bawić, ale najłatwiej przy pierwszym składaniu filmu jest tak to zrobić, żeby każde ujęcie kończyło się na równy bit. Po prostu. I wtedy nie ma takiego chaosu w tym filmie. Dobra, możemy jeszcze zrobić tak, że wykorzystamy ten kawałek. Liczymy sobie, patrzcie. Raz, 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 raz. I tutaj chcemy na przykład z tego skorzystać. Patrzcie, patrz, weszło. Liczycie. Raz. Idealnie weszło. I teraz oczywiście film się zaczyna ostro i trzeba coś z tym zrobić. I to w bardzo prosty sposób można zrobić. Dobra, wystarczy, że klikniecie fade in, czyli gładko wejść w filmik. Natomiast druga rzecz, która moim zdaniem jest dużo trudniejsza, bo wymaga pewnej finezji, to pokolorowanie tego obrazka. W dobrym filmie chodzi o to, żeby film pokolorować tak, żeby każde ujęcie było w miarę spójne, czyli żeby kolorystycznie zgadzało się z poprzednim ujęciem. Ważne jest, żeby skóra była mniej więcej w kolorze skóry, czyli nie była żółta, bardzo czerwona, zielona, czy jakakolwiek inna. Macie gotowe nakładki na przykład w InShocie. Ja zrobiłbym to w ten sposób, że kliknąłbym w pierwszy film, mając najechany ten kursor, czyli miejsce, w którym jesteście w filmie, możemy skorzystać z opcji filtr. Załóżmy, że story będzie fajne, bo daje takiego trochę klimatu. Zobaczcie, że czerń jest taka trochę wypłowiała, jest tak dosyć, no, ciepło, tak bym to nazwał. Kolejne jest bardzo zimne, więc spróbujemy skorzystać z tego samego. Wchodzimy w filtr. No, jeżeli ze story skorzystamy tutaj, no to nadal jest troszeczkę za zimne to ujęcie, więc musimy je trochę przyefekcić. To musimy na przykład ściągnąć kolor. Przyciemnić je po prostu, zobaczcie. I teraz zaczynają być... Jeszcze przyciemniliśmy i teraz zobaczcie, te ujęcia zaczynają być podobne. Jedziemy, patrzcie. Tak. Zgadza się. Absolutnie to ujęcie nie pasuje, więc spróbujemy oczywiście od filtra. Wrzucimy filtr, wrzucimy story. Story tutaj nie pasuje, nie zawsze to będzie ten sam filtr. Na przykład wydaje mi się, że bardziej warm będzie pasowało. Tak, warm. I jeszcze bym tutaj skorzystał z przyciemnienia, przyciemniłbym i jeszcze bym kontrast trochę podkręcił. O, teraz będzie takie bardziej... Jeszcze ciepełko możemy dodać w zakładce warmth i w prawo będzie bardziej żółte, a w lewo bardziej niebieskie. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Te ujęcia. Jest dobrze, teraz to ujęcie musimy pokolorować. I pokolorujemy to ujęcie w ten sposób, że oczywiście zaczniemy od filtru. O, story świetnie wygląda, albo warmth. Warmth będzie jeszcze lepsze. Oczywiście musimy troszeczkę przyciemnić. Tak. Dodać trochę kontrastu, żeby wyciągnąć tutaj intensywność kolorów. No oczywiście moje brudne buty teraz wyglądają na jeszcze brudniejsze. I jedziemy dalej. I ostatnie ujęcie. Filtr. Nakładamy na niego oczywiście
albo story, albo warmth. Ja bym tutaj story dodał i po prostu bym trochę je ocieplił, czyli wszedł w adjustment, warmth, byśmy je trochę zrobili bardziej żółtawe to ujęcie. I oczywiście kontrast bym podkręcił, bo kontrast spowoduje, że bardziej kontury będzie widać. O, trochę przyciemnimy. Nie za bardzo, żeby mieć ten efekt takiej mdłości w czarnym. I jeszcze bym je trochę przyciemnił, żeby tak dodać mistyczności. Mamy całość, zobaczymy teraz jak to wygląda. Jest dobrze. I tak, moi drodzy, szybko przygotowuje się film z wakacji. Wrzucacie sobie najfajniejsze ujęcia, montujecie je, tniecie. Powodzenia i czekam na wasze filmy na Instagramie. Mnie możecie śledzić na Wiktor Borsuk przez VIC, czyli VICTOR Borsuk. I to wszystko. Tam wrzucam dużo filmów, one są często montowane na komputerze, tam też obrabiam zdjęcia. A jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście przygotuję kolejne na przykład z obróbki zdjęć. No to subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć!